Witam serdecznie z tej strony Markiz i zapraszam Was do dalszej części gry. A my tutaj działamy powolutku. Tu chłopaki się werbują, armia nasza. Idą się przygotować na bój. Będziemy chyba chcieli sobie przejąć co nieco. Zobaczymy, co tu będzie. Ale musimy mieć armię. W każdym razie w gotowości. Mamy ten podatki. Myślę, że sobie zrobimy 10. Tu zrobimy 5. To coś tutaj będzie powolutku nam chociaż wpływało. Dobra, obóz trwali jest. Działają chłopaki. Domy tutaj się rozbudowują. Sezon jagodowy. Okej. Raczej tu weźmiemy to i pójdziemy na bój. Ci chłopcy idą. Weźmiemy ich tutaj, ustawimy. Żeby odpoczęli. No. Obca armia. I oni są. A nie tu. To się klikło. Dobra, niech sobie idą spokojnie. Obca armia jest tutaj. No to zdążymy trochę odpocząć. I ruszymy do kontrataku. Budowa parceli, dobra. Się buduje powolutku. Jak to wygląda tutaj? Opo, mamy jedzenia, mamy trochę cieniutko. Ale pani jagodzianka jest, ma 13. Powolutku będziemy jakoś działać. Co my tu mamy za jedzenie? O, już mamy jakieś jajko wyprodukowane jedno. A warzyw jeszcze nie mamy. Może to jeszcze nie sezon? Jajeczny. I są bardzo osłabieni, mają 13. Skuteczność słaba. Ale mamy czas, żeby oni odpoczęli. Ustawimy sobie armię tutaj. Oni sobie tu powolutku dadzą radę. A my się powoli zajmiemy jeszcze tutaj, co tu mamy do zrobienia. Dobra, parcele. Teraz jeszcze jedynie nam zostało na następny poziom, żeby przejść. Podwyższyć to na trzeci. Ale to na razie. Co tu możemy zrobić? Tu mamy. Dobra, dajemy te jajka jeszcze. Myśliwi są. Jest 12. Mamy jedną osobę. Na razie może weźmy sobie tego gościa. Dajmy tutaj. Dobra, to sobie odpoczywają. Kupcy. Yes, sire! And forward!
sobie odpoczną. No to mają 9 wojen. To natrachnięcie są tego. No tamta armia ma daleko tutaj. Raczej powinniśmy szybciej, tu ma po 18. Oni niech sobie odpoczywają. Skuteczność. Hej. Pora nam się tam wszystko ładnie wybuduje. Nagrody się zbiera. Dobra, jak dojdziemy do 100%, ruszamy tu na ten obóz. Zobaczymy, jak nam pójdzie pierwsza taka potyczka. Mamy za 103 dni, ale będziemy mieli kasę, to sobie wynajmiemy jakąś kurde grupę. Bo moi to mogą być troszeczkę zmęczeni. Dobra, to tutaj się buduje. No, myślę, że nie ma co czekać. Atak. Zobaczymy, jak ten atak nam wyjdzie. Tu mamy 16. No, myślę, że powinniśmy dać radę im. Mamy liczniejszą tą grupę. Reszta chłopaków dochodzi. Rozbici. Banda jest rozbita. Rozbiliśmy. No, dużo nie zostało z naszej armii. Dobra, oni sobie tutaj dojdą. Przejmiemy te łupy. Zobaczmy, co dalej. Zapis ukończony. A, chciałem jeszcze postawić tutaj. No, pierwsza potyczka nam ciężko poszła. Tutaj chcę ustawić sobie. Masz taki cmentarz. O. Zobaczmy, co tu te chłopcy robią. Dobra, dochodzą powolutku tam. Wyczerpani. Ekipy za dużo nie zostało. Przygotujcie się na atak. No, mam nadzieję, że uda nam się to odeprzeć. 90 dni. Zobaczymy, ile tutaj zbierzemy tych zasobów. Ok, mamy zasoby.
Do mojego skarbca mamy 300. Okej, chłopcy. Jeszcze trochę nam brakuje tej reputacji całej. Dobra, chłopaki już powracają. Armia idzie tutaj, przechodzi sobie gdzie indziej, bo my to ogarnęliśmy. No, mamy 890, no 1000 musimy mieć, żeby przejąć inną tutaj. Zajmowanie terenu. Nie zajmują już jakiś teren, mają to ten. Dużo towaru. Dobra, maleje. Tu wywalimy tego jednego. A tu dodamy. Niech poluje. Dwadzieścia dni, jak zostanie, wzywamy posiłki sobie. Stać nas, mamy 377. Myślę, że uda nam się tutaj coś zrobić. Tartak. No, Tartak idzie. Tutaj do drzewa kogoś. Brakuje nam troszkę ludzi. O, chłopaki to wyczerpani. Nie ma co. Myślę, że oni się tu przebudują się. Gdzie idą? Gdzie już wrócili? Łucznicy. Oni chcą za parcelę wziąć. To, że nie jest zaznaczone. Nie, 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 tutaj sobie. Siedźcie sobie. Dobra. Dobra, my budujemy dalej. Dobra, to do domu, to do domu, to do domu i tych też do domu puścimy. A, musi wejść na nasz rejon macierzysty. Nie ma także sobie gdzieś bimba. Ktoś dobił do nas. Chciał z nami być. Dobra, idźcie do domu. Poczywajcie. Dobra, my mamy coś takiego. Zwierzynę. Jagodzianki to niezbyt. Mamy tutaj do budowy te domy. No dobra. Derwale. Działają. Mamy kłód 16, desek 5. Musimy się później wziąć za te dechy. Przeniesiemy ich sobie tutaj. O. Zauważono obcą armię. No to ta, co tu przechodzi przez nasze terytorium? Co to za brygada?
O, ekipa duża. No, tak wygląda nasza mapka. Tutaj. Okej, doły mamy, wybudujmy to. Domów już bardzo nie powiększamy. Jedynie możemy sobie coś tutaj. Dobra, warzywka jeszcze dajmy tutaj. Może więcej będzie coś do zjedzenia. Na razie nie możemy. 15 potrzebujemy kasy. To nie jest tak za darmo, widać. ...84 dni. Zobaczymy, co kto to jakieś coś, co od nas jakiś traf. Następne jest zarządzanie. Zarządzanie. Aha, takie rzeczy. Produkcja. Nie mamy na razie produkcji. Czekamy tutaj na armię jakąś. Myślę, że zdążymy to wszystko tutaj pobudować. Co nam zostało do budowania w ogóle? Musimy się tu zbroić powolutko. Jedna do przodu, jeszcze jedna nam została, jakaś chałupka do wybudowania. A tutaj to przebudowę co robimy. Okej. Podnieśmy to. Tutaj nie możemy. Nie możemy. Nie ma zasobów. Ludzie. Jedna rodzina. O, tu mamy warzywa. Mamy już te warzywa? Nie, jedno jajko dopiero. Mamy grudzień, to dieta. To. Obcy władców. 81 dni do inwazji na nasz gród. Tu mamy, łupów, mamy 15. Skóry się robią. Mamy, tarczmę. I kościół, ubrania na targu. Nie mają czym handlować. Tutaj to działają, dobra. Najwyższy priorytet, niech to zrobią.
Na razie ciężko to mamy. Tak, jedynie na targu. Na pewno mają jedzonko. Nie, no zamknij. Jak tam waszym jedzeniem? Ludzie. Skóry. Ubrania. Mniej coś jedzenia, 35% tylko. No nie za dużo. Puski. Co one tutaj dają? Skóry. Dodatkowo mamy skóry z kóz. A tylko skóry. O, puska. Jesteś, widzę, tutaj ta woda ci zamarzła. Mamy grudzień. Rozbójnicy są blisko. Brak pól uprawnych. No dobra, no jak chcemy takie pola uprawne, to zaraz będziemy działać. Gdzie tu mamy to rolnictwo nasze? Tutaj. Pola uprawne. My sobie weźmiemy odtąd. O. Gdzie to mamy pole? Drugie pole. O, do granicy. Chyba już się nie uda. Trzecie pole, dobra, no pola mamy. Ale to by trzeba znów wybudować rolnictwo, żeby to jakiś zasiew był, czy coś. Dobra. I tutaj na drugiej stronie zrobimy to samo. Dobra, tu mamy pola. Tu mamy rolnika. Na razie mamy ugór. Jak to tutaj z tym sianiem? No tu mamy tych terenów na pola, to myślę, że coś wykombinujemy. Dni inwazji. Zobaczymy. Jednych pokonaliśmy. Mamy już 89, no jeszcze trochę nam brakuje roszczeń. Chcę tutaj to zdobyć. Przynajmniej. Bo tamten to idzie ostro, widzę. Już kupę przejął. O. To zostało to i to. To myślę, że to chociaż przyjemne. Nie najwyżej w dzierżawę z niego się weźmie. Nie wiem, jak to działa mechanika. Desek nie mamy. Łody 0. 62% podatki, tylko teraz co wzięło 6. Dnia jeden miesiąc. Warzyw nie będzie, bo jest i grudzień. Jedynie co jajka mogą być. Kurki tutaj zniosą, chodzą kurki.
Może coś te korki pomoże nam? Przyspieszymy trochę te wszystko, budowę. Pory chodzą. Na wynajem armii mamy kasę. Jak to wszystko wybudują, jak się ciepło robi, to znów będą. Będzie zwierzyna. Ja nie wiem, czy ten coś tutaj poluje. Co tu dostarcza? No ma dwa mięcha, dwie skóry ma. Coś tam daje. Dół na trupy już jest, dobra. Cmentarz. Tu jeszcze jakaś przebudowa idzie. Chałupinek. 28 mamy miejsc, a mamy 23, tu 5 osób jeszcze mogłoby do nas dojść. Czy na parcelę dokonano to? Pięknie. Mamy jakiś warsztat. Nic nie ma, nic nie ma, nie ma. Okej, tutaj nic nie działają, bo nie ma waluty. Mam przestrzeń mieszkalną, żeby powiększyć. Dobra, na razie nic nie powiększamy. Jagód nie mamy, jajka ciężko. Grudzień. My bez pokarmu. Jeden miesiąc mamy jedzenia. Może się weźmiemy za to rolnictwo. Drzewo, połowę tu mamy tego drzewa, to nie problem. Jedno jajko. Bida. Bida. No czekamy na sezon, bo to jak to już mamy styczeń. Tajemnicy są dostępni. Rodzina się następnie wprowadziła. Niech buduje. Ale by nie było, to trzeba troszkę ich tutaj. Przynajmniej coś potrzeba. Gospodarstwo mamy, a tu mieliśmy już. Dobra, my to zburzymy. Czemu tutaj zburzymy? My tutaj chcieliśmy może. Dobra, mamy tutaj gospodarstwo. No to niepotrzebnie budowaliśmy. Dwa mięcha mamy. Już jest trochę lepiej. Trzy. Chłopaki jakoś sobie dają radę. Nie jest źle. Układ jest pełny. Nie wiem gdzie jeszcze, ale... To teraz będzie wszystko rosło, kwitwo w tym polach. Tu mamy to jedzonko. Skóra zwierzęca jedna jest. Skóra już oprawiona. Nic nie mamy jeszcze. Łuków mamy 39, no to możemy taką
mini armię zbudować, ale mamy hajs. Coś gdzieś coś budują. Jeśli nie, dobra, to jeszcze weźmiemy do ulepszenia. I tu chyba wsadzimy już średnie, dobra. Dawaj to gospodarstwo tutaj. Dobra, to mamy tu jakoś. Mięsko nie jest za dużo. Te jajka nas jeszcze trzymają, ale mamy chyba dwie parcele z kurami i trzy z warzywami. Przygotuj się na atak. No jeszcze troszkę. Będzie 20. To dopiero. Przygotujmy się. Będą dymy. Wszystko jest, dobra. Coraz lepiej. Coś tam idzie. Niech o jedno. Coś tam wyławiają chłopaki. No tutaj nie mamy co zbierać, to idźmy stąd. Jak budują. Magazyn jest pełny. Czego? Do pełności to brakuje. To schodzi na bieżąco. Dobra, gospodarstwo mamy. Co tu zasiejemy? Ugór mamy. Pszenica. 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 Na razie pszenicą pojedziemy. No, ktoś nam się wprowadził. Piątka. Dobra, 203. Mamy luty. Ja tak czułem, że po zimie nas atakują. Ale my mamy tutaj możliwość tego doprowadzenia. Co to mamy pełen? A, tu. Skład mamy pełen. Dobra, mamy 19. Zwalniamy tempo. Musimy to zwerbować. Armię. Sobie to. Dobra. Najemników mamy. Skąd oni tu będą szli? Dobra, blisko są. Wszystko wynajmował. Okej.
Dziurów jakieś nie ma. Byśmy ich tu też otwili. Tutaj poproszę armię. 19. Dobra, my jesteśmy przygotowani na nich. Z jedzeniem tylko mamy krucho. Ale myślę, że teraz na wiosnę jakoś to zacznie ruszać, bo mamy warzywa, kurki i tak dalej. Ja wiem, to spada. Myślę, że jakoś to damy radę. Dni. Tu mamy jeszcze 26 dni, mamy ich na wynajmie u digerów. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Zostały tylko te 3 parcele. No dobra. Czekajmy, 13 dni. Wiedziałem, że oni tak szybko tutaj przypędzą. Składzik tutaj. Po liście tylko mamy tego. Mamy tych desek, tak? Tu mamy tartak. Dobra. Musimy trochę dachów narobić. 6 dni. Dawaj tutaj tą potyczkę. Rozprawimy się z nimi. No są głodni, są. To ja się nie dziwię. Gdzie jest ten niewielki oddział? Idzie tu. 36, dobra. Ja myślę, że oni sobie poradzą z nimi. Jeszcze raz taka moc. Tu się rozegra bitwa. Dzień 0. Żeśmy im to sprawili. Widzi ich tam. Chłopaki tam dają radę, widzę. 36, tu 4 zginęło. 6. Ich to już coraz mniej, dobra.
Wydybali ich tutaj ładnie. Pięknie. Wpływy mamy. Oszczenia. Zajmujemy to, dobra. Sobie to zajmuję. Tutaj nie ma jakiegoś bandziorstwa. Ile im zostało? 3 dni, dobra. Puszczamy ich do domu. Dziękuję. A ja zajmuję tutaj to terytorium. Tak jak chciałem. No teraz się szybko musimy zająć naszymi ludźmi. Skory mamy. Mamy marzec. Zaraz będą jagody. Teraz. No, rodziny cienko mają. Cienko. Panie Jagódka, tutaj już sobie może iść. Trzeba pochować zmarłych. Kurde, nie mamy kogo dać. Dobra. Jak to wygląda tutaj sytuacja? Tu musi być. Tu już jest jeden. Jest dwóch. Tego usuwamy. Przedzielamy tutaj. Dobra. Kop tych ludzi. Dobra, my sobie przejmiemy, chociaż kawałek mamy do przejęcia. Jak się uda jeszcze to weźmiemy sobie. O, ci już tutaj mają. To jedynie byśmy mogli jeszcze przejąć. Będziemy musieli tu drogi przeprowadzić do naszego tutaj. Miasta. Jeszcze trochę. Żadnych roszczeń nie ma według innych. Dobra. Jagody idą. Mamy faktorię, mamy. Ściele nikogo jeszcze nie ma. Obóz myśliwych. Tutaj, dawaj te jagody. Idź do pani jagodzianki, chłopie. Tu, syrywać. Sezon jest. W tych naszych ogródkach coś zaczyna tutaj rosnąć, tak. O, i mamy nasz rejon. Fajnie. My spróbujemy teraz tak robić. I skrót by pasowało grubszy. Stąd. Nie wiem, jak to dalej tutaj robić, ale to mało ważne. Z tego, co tu jest, to musimy sobie postawić. Zwierzynę mamy tu. Tu sobie postawimy 250. Miasteczka. Okej. Mamy zasiedlone. Nam nic nie grozi. Dobra,
musimy tutaj budować jakby swoje, ale to już zaczniemy budować już w następnym odcinku. Jakoś się uporaliśmy z tym. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Jeśli się podobało, łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i zapraszam Was do oglądania następnej części. Trzymajcie się ciepło, cześć!